Dzisiaj powstaje kolejny odcinek programu Zakochaj się w Polsce, odcinek zatytułowany Rawicz. A dlaczego Państwo wybrali akurat Rawicz z tylu miejsc w Polsce? Jest ich rzeczywiście sporo, a Rawicz wybraliśmy dlatego, że okazuje się, że jest na mapie miejscowości, które są nie do końca odkryte. A my postawiliśmy sobie za punkt honoru przyjechać właśnie do takich miejsc, które mają coś do zaproponowania turystom, mają bogatą historię, ciekawą historię, ale nie do końca opowiedzianą. Więc po to jesteśmy, żeby, może to zabrzmi górnolotnie, ale odkryć to miejsce. Być może dla niektórych na nowo, a dla niektórych po raz pierwszy, i zachęcić ich do tego, żeby tutaj przyjechali. No właśnie, a co Państwo będą odkrywać? W tej chwili znajdujemy się w rynku i na przykład na dzień dobry, bo mamy jeszcze poranek, odkrywamy uroki późnobarokowego ratusza i związaną z tym historię, i staramy się dociec, jakie zalety miało lokowanie miasta na tak zwanym surowym korzeniu. Rawicz należy do takich miast, które zostały wybudowane od zera. Podobnie jak Zamość, w którym gościliśmy całkiem niedawno. Zamość jest bardziej rozpropagowany, a myślę, że to wielkopolskie miasto zasługuje na to, żeby więcej o nim mówić. Pan jest bardzo popularnym aktorem. Jak się pan czuje w roli takiego reportera? Bardziej się czuję w roli podróżnika. Czuję się doskonale. Poszerzam swoje horyzonty, odkrywam zupełnie nowe miejsca, poznaję mnóstwo ludzi fantastycznych i utwierdzam się w przekonaniu, że cały ten projekt był świetnym pomysłem i który się sprawdza, ponieważ otrzymujemy informację zwrotną od widzów. I też od mieszkańców różnych miast, do których przyjeżdżamy. Pamiętam, że jak zaczynaliśmy realizację tego programu, no to bardzo często byłem kojarzony ze swoimi rolami, z inną działalnością. W tej chwili, jak się pojawiamy gdziekolwiek, no to już wiadomo, w jakiej jesteśmy sprawie, że będzie powstawał kolejny odcinek tego programu podróżniczego. No i to jest, myślę, najlepsza recenzja tego, co robimy. Czyli ucieszył się pan, jak otrzymał pan taką propozycję, czy to jest pana pomysł? Nie, otrzymałem taką propozycję, a ponieważ lubię podróżować i jestem ciekawski z natury, to uznaliśmy, że te dwa czynniki świetnie się sprawdzą w tak zwanym praniu, no i chyba się na razie sprawdzają. Okej, to ostatnie jeszcze pytanie. Ile czasu teraz spędzicie państwo w Rawiczu? To jest jeden dzień kręcenia, czy...? Będziemy dwa dni, każdy odcinek realizujemy w ciągu dwóch dni i niezależnie od tego, czy to jest miasto i wtedy jest nam w pewnym sensie łatwiej, czy to jest odcinek poświęcony jakiejś krainie geograficznej, która siłą rzeczy jest położona na rozleglejszym terenie. Mamy na to dwa dni, więc to są takie dwa dni intensywnej pracy od rana do wieczora. Jeszcze ostatnie, przepraszam. Podoba się panu w Rawiczu? No pewnie, że mi się podoba. Ja pochodzę z Wielkopolski, więc jak tylko przyjeżdżam na tą ziemię, to moje serce od razu bije mocniej.